Jest środa, 21 czerwca, czyli pierwszy dzień astronomicznego lata. Grzegorz Żądło, dzień dobry. Gorąco zapraszam więc na główne wydanie informacji w telewizji TVS. Kolejny raz pojawia się problem z finansowaniem komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM przygotowała gminom wyliczenia, z których wynika, że w przyszłym roku na utrzymanie komunikacji miasta i gminy będą musiały wydać prawie 1 100 000 000 zł. W środę podczas zgromadzenia GZM prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie zgodzili się na nowe stawki, dlatego temat wróci po wakacjach. Paweł Jędrusik. Prezydenci przede wszystkim dużych miast argumentują, że w porównaniu do ubiegłego roku kwoty na utrzymanie komunikacji wzrosły drastycznie. Przykładowo w przypadku Bytomia było 48 milionów złotych, teraz 74 miliony złotych. Nie ma mowy już o żadnych oszczędnościach. Nie da się już gumy bardziej naciągnąć, powiem to tak bardzo kolokwialnie. Nie widzę możliwości przy zachowaniu takich proporcji na utworzenie przyszłorocznego budżetu, realnego budżetu, więc jeśli nie dojdzie do zmian w tym systemie, to kwestia utraty płynności, myślę, jest już w zasięgu wzroku. W podobnej sytuacji jest Sosnowiec. Musiałby zapłacić prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Jednak podczas zgromadzenia GZM prezydenci miast w dużej mierze wstrzymali się od głosu i uchwała z nowymi stawkami nie została przyjęta. Uważam, że tak szybkie przyjmowanie stawek, jakie będziemy musieli płacić w tak niepewnej sytuacji rynkowej, którą mamy, no nie jest dobrym rozwiązaniem. Ono wynika z uwarunkowań ustawowych, które nam to narzucają, ale w ustawie nie jest zapisane, że trzeba głosować za. Dlatego uważam, że przesunięcie tego terminu do momentu, w którym będziemy znali stawki za energię elektryczną, za gaz, za paliwa, które będą obowiązywały, inflację, którą będziemy znali, bo z każdym dniem ta wiedza będzie bardziej dokładna. Dopiero wtedy można podejmować takie decyzje. Miasta i gminy nie chcą płacić więcej na komunikację, ale skąd pieniądze na kursowanie tramwajów, autobusów czy trolejbusów trzeba wziąć. Podczas dyskusji padła więc propozycja, żeby podnieść ceny biletów albo zlikwidować nocne kursy autobusów. Z tymi gminami będziemy rozmawiać, aby próbować ograniczać pracę przewozową w taki sposób, aby dostosować ją do możliwości finansowych poszczególnych gmin. Te działania, które zostały już podjęte, to są przede wszystkim na przykład zmiana taboru na mniejszy. Po analizie napełnień takich kilkadziesiąt wniosków zostało wykonanych. Część gmin wskazywała na konieczność ograniczeń i to też się działo. Oszczędności były związane również z wprowadzeniem metrolinii po stronie gmin, czyli wprowadzenie metrolinii powodowało reorganizację siatki połączeń. Uchwała na razie nie została przegłosowana, a czasu na zapewnienie finansowania komunikacji jest coraz mniej. Jedno jest pewne, mniej niż poprzednio miasta na pewno nie zapłacą, a to oznacza, że muszą już zacząć szukać dodatkowych pieniędzy w swoich budżetach. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków nad województwo śląskie nadciągnęły upały. Chociaż na przykład w Katowicach przez kilkadziesiąt minut słońce zaszło dziś za chmury i zaczął padać deszcz. Ale to tylko chwilowa zmiana pogody, bo co najmniej przez najbliższe dwa dni będzie bardzo gorąco. Sprawdziliśmy, jak z wysokimi temperaturami radzą sobie mieszkańcy aglomeracji. Od kilku dni temperatura stopniowo wzrasta, a meteorolodzy zapowiadają falę upałów. Dlatego mieszkańcy metropolii przygotowują się już do przetrwania tych kilku gorących dni. Staram się nie wychodzić przed tymi najgorszymi temperaturami, no ale niestety obowiązki nieraz są, że trzeba po prostu wyjść z domu. Woda, to cień, dzisiaj nie ma słońca, więc jest okej. A jak jest słońce? To do cienia. Lekcje z 45 minut zeszły na 30, przerwy są 5-minutowe, więc zamiast do 15:15 mamy do 12:35. Tak. Więc bardzo fajnie to wychodzi. I to ze względu na upał? Tak. Tak. Jedną z metod ochłodzenia organizmu podczas upału są kurtyny wodne montowane w centrach miast, gdzie wysoka temperatura wyjątkowo doskwiera mieszkańcom ze względu na dużą ilość betonu. W samych Katowicach jest ich 14. Taką kurtynę już można zobaczyć na rynku. Oprócz tego to takie lokalizacje jak m.in. plac w rejonie dworca kolejowego, ale też plac Wyzwolenia na Nikiszowcu, przestrzenie zielone, jak chociażby Park Budnioka czy też Dolina Trzech Stawów. Kurtyna tworzy przyjemną mgiełkę, a urządzenie jest włączane, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. W czasie gorących dni ulgę przynoszą kąpieliska i baseny, które w wielu miastach są w tym roku otwierane jeszcze przed początkiem wakacji. Szczególnie w weekendy przy słonecznej pogodzie.
są tłumy. Lekarze podkreślają, że w czasie upałów należy pamiętać o nawadnianiu się najlepiej czystą wodą. Dobrze jest unikać napojów alkoholowych, a także przebywania na otwartej przestrzeni w godzinach, kiedy słońce grzeje najmocniej. Szczególną ostrożność powinny też zachować osoby chore i dzieci. W przypadku osób starszych lub osób chorujących na różnego rodzaju choroby przewlekłe, musimy pamiętać, że ten przebieg choroby może się zmienić podczas tych upałów. Może dojść do większego odwodnienia. Osoby leczące się na nadciśnienie mogą mieć niższe ciśnienie i być może będzie konieczna modyfikacja dawki leków. Więc szczególnie te osoby właśnie chorujące przewlekle i osoby starsze powinny kontaktować się w pierwszej kolejności ze swoim lekarzem rodzinnym. Warto również pamiętać o stosowaniu kremów przeciwsłonecznych i noszeniu odpowiednio przewiewnego ubioru. Wtedy letnia aura będzie bardziej przyjemnością niż problemem. Wprawdzie nowoczesne technologie znacznie ułatwiają nam życie, ale niosą też ze sobą wiele zagrożeń. Największym niebezpieczeństwem dla przeciętnego użytkownika technologii wydaje się dziś być sztuczna inteligencja, która może być narzędziem przestępstw popełnianych w internecie. O tych i innych zagrożeniach rozmawiają w Katowicach eksperci podczas rozpoczętej w środę konferencji na temat cyberbezpieczeństwa. Fatima Orlińska. By trwała wojna na ulicy, nie muszą wyjeżdżać wozy pancerne. Największy konflikt potrafi rozwinąć się w internecie, a przyczyniają się do tego treści propagandowe, tzw. fake newsy i cyberataki. Wraz z rozwijającą się technologią zagrożenia w sieci rosną, a największym zdaje się być dziś sztuczna inteligencja, która choć niesie za sobą korzyści, wymyka się spod kontroli użytkowników. Dzisiaj wziąłbym laptopa, mógłbym pokazać, można z jednej strony świetnie wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia zaproponowania scenariusza ochrony, ale z drugiej strony za drugim razem zaproponować, żeby ta sama sztuczna inteligencja znalazła mi lukę w tych zabezpieczeniach. Co dziś stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących chociażby przed Ministerstwem Obrony Narodowej. Pandemia, później wojna w Ukrainie, a co za tym idzie przejście na pracę i naukę zdalną pokazały, że chcąc czy nie od technologii stajemy się zależni. A bezpieczne korzystanie z jej zasobów zależy głównie od świadomości użytkowników, ale także od specjalistów, którzy nad tym czuwają. Dyskutujemy nad również rozwiązaniami prawnymi, o których tutaj była mowa, w którym kierunku powinna iść i zmiana prawa oraz zabezpieczenie i ściągnięcie ludzi do tego, by zostali w administracji publicznej, zostali w wojsku, by służyć dla polepszenia cyberprzestrzeni u nas w kraju. W Katowicach rozpoczęło się dziś forum CyberSec, podczas którego specjaliści z branży IT rozmawiają o rozwiązaniach i o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo użytkowników sieci. Co w kontekście pracy zdalnej stanowi podstawy cyberbezpieczeństwa. Tu również wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Przede wszystkim dysponujemy nagrywarką, która jest w stanie nagrać każdy element działania na kontach firmowych. Dzięki temu wiemy, co się dzieje. Oprócz tego nasza sztuczna inteligencja analizuje wszystkie dane, które dzieją się na kontach firmowych i dzięki temu jest w stanie wyłapać sytuacje, w których jakieś działanie jest podejrzane i automatycznie je zablokować. To jest bardzo szybkie działanie, łatwe i nie wymaga tak naprawdę dużo pracy ze strony personelu. Specjaliści branżowi jednogłośnie alarmują, że dziś znajdujemy się w takim miejscu, z którego trudno się już wycofać. Sztuczna inteligencja i technologia rozwinęły się na tyle, że uchronić przed jej negatywnym działaniem może tylko świadomość użytkowników. Działanie solanki korzystnie wpływa na układ nerwowy, wzmacnia układ odpornościowy, a przy okazji odpręża i relaksuje. Im więcej solanki, tym lepiej, a wysoka temperatura powietrza stymuluje uwalnianie jej korzystnych właściwości. Po takim wstępie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na materiał o największej tężni solankowej w województwie śląskim, która powstała w Żorach. Z bliska przyjrzała się jej Fatima Orlińska. Płynie tu aż 60 metrów sześciennych solanki, czyli 60 tysięcy litrów. To sporo, biorąc pod uwagę, że jej całkowita wymiana ma odbywać się średnio co 5 tygodni. Ta wykorzystywana w żorskiej tężni pochodzi z Zabłocia. To jest solanka, która ma najwyższą na świecie zawartość jodu, a poza tym jest wydobywana w naszym regionie, co jest na pewno ogromnym atutem, że korzystamy ze swoich zasobów. Tężnia solankowa, która stanęła w Żorach od pierwszych dni po uruchomieniu, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Stali bywalcy spędzają tam czas codziennie, korzystając nie tylko z walorów prozdrowotnych, ale i, jak sami mówią, ciesząc oko estetyką wykonania. Super, jest pięknie i jesteśmy tak zadowoleni, że w Żorach wreszcie takie coś pięknego zostało. Tak, jeździ do Rybnika, prawda? Tak. Do często pikniku, do Rybnika, no. Do Jastrzębiam jeździliśmy, nie? Super. Ludzie jeżdżą do sanatorium, tyle pieniędzy płacą, a mamy za darmo. Pięknie.
piękny. I w tym miejscu tak zielono fajnie bardzo. Bo takie było założenie, by tężnia powstała w miejscu cichym i spokojnym, jednocześnie dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Tężnia o średnicy 30 metrów jest największą taką budowlą w skali całego regionu. Wieczorem poza seansami odbywa się tu multimedialny pokaz kolorowych fontan solankowych. Jednak nie tylko to ją wyróżnia. Na pewno czymś wyjątkowym w naszej tężni jest taras widokowy, który mamy na szczycie tężni. Tężnia ma 7 metrów, taras jest dookoła, pozwala obejść tężnię dookoła. No i roztacza się stamtąd przepiękny widok na cały Park Cegielnia, czyli nasz taki żorski Central Park. Tężnia powstała w ramach przebudowy Parku Staromiejskiego. Sezon potrwa w niej od kwietnia do października. Te czasy i ludzie już przeminęły, ale przypominają o nich fotografie. Trzy ciekawe wystawy zdjęć można oglądać w Katowicach i Sosnowcu. Fotografowie uchwycili w swoich kadrach m.in. istotne wydarzenia na Górnym Śląsku i wizytę papieża w Katowicach. Paweł Jędrusik. W oddziale Muzeum Historii Katowic przy ulicy Kopernika można od wtorku oglądać wystawę Stanisława Jakubowskiego, fotografa Centralnej Agencji Fotograficznej, laureata World Press Photo. W zapiskach śląskiego fotoreportera można zobaczyć wydarzenia z Górnego Śląska na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ta wystawa to jest taka pigułka jego pracy dla wspomnianej Centralnej Agencji Fotograficznej, gdzie na tej wystawie pokazujemy sport, tym się musiał zajmować. Pokazujemy politykę, pokazujemy życie codzienne oraz pokazujemy wielkie wydarzenia. Z tych wielkich wydarzeń mamy tutaj pierwszą operację przeszczepu serca wykonaną przez Zbigniewa Religę, ale mamy też pamiętny pożar w Rudach Raciborskich i wielki pożar w rafinerii w Czechowicach. Całkiem niedaleko, bo na Placu Wolności można z kolei zobaczyć zdjęcia z wizyty papieża Jana Pawła II na katowickim Muchowcu. W tym roku mija 40 lat od tego wydarzenia. To było największe zgromadzenie w historii w ogóle Katowic, jakże powojenny, nie wiem jak było przed wojną, trudno się tego odnieść. Według świadectw Służby Bezpieczeństwa 900 tysięcy ludzi, według tego co podawał episkopat, około 1,5 miliona, tak czy inaczej na pewno było ponad 1 milion ludzi. I przypomnienie tego wydarzenia w 40-lecie wydawało mi się, że jest bardzo ważne. Z kolei w Sosnowcu oglądać można pracę fotografa Jacka Poręby, który przez lata robił zdjęcia Korze Jackowskiej. Poza tym, że fotografował Korę, był jej przyjacielem. Kora dopuściła go do swoich prywatnych wnętrz, do prywatnych sytuacji i stąd taka niezwykła kolekcja. Tych zdjęć jest bardzo dużo, ponad 1000. No, u nas w Mediatece oczywiście prezentowane jest ich tylko kilkanaście. Natomiast są to zdjęcia, które pokazują Korę na różnych etapach jej życia. Wstęp na wystawy w Sosnowcu i Katowickim Placu Wolności jest wolny. Do Muzeum Historii Katowic obowiązują bilety. Taka była środa. Jutro zapraszam o stałych porach. Do zobaczenia.